Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 36. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich i II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945, druki nr 625, 640 i 723. Proszę pana posła Michała Dworczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Wczoraj zebrały się na połączonym posiedzeniu dwie komisje, Komisja Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisja Kultury i Środków Przekazu i pracowały nad tekstami dwóch projektów uchwał. Zgodnie z decyzją połączonych komisji projekty zostały połączone w jeden projekt, gdzie tekstem wiodącym został tekst Prawa i Sprawiedliwości. To, o czym chciałbym powiedzieć, zanim zarekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie projektu tej uchwały, to kilka słów na temat tła, które towarzyszy przyjęciu tej uchwały. Wiemy, że dotyczy ta uchwała bardzo dramatycznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Z tego okresu, kiedy Polska, naród polski właściwie został szczególnie trudno doświadczony przez dwa największe totalitaryzmy XX wieku, niemiecki oraz sowiecki. Ale też nie możemy zapominać o naszych rodakach na Kresach II Rzeczpospolitej, którzy zostali szczególnie ciężko doświadczeni przez okrutne zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich. To było szczególnie bolesne doświadczenie, bo sprawcami tych zbrodni byli zamieszkali obok swoich polskich sąsiadów od wieków ukraińscy sąsiedzi. Te zbrodnie, które trzeba zgodnie z tym, jak mówią historycy, nazwać ludobójstwem, były przez wiele, wiele lat przemilczane. To ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, tu w szczególności z organizacji ukraińskich nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, SS Galicien oraz innych kolaboranckich formacji ukraińskich po 1989 roku przez źle rozumianą poprawność polityczną też było zamiatane pod dywan, mówiąc kolokwialnie, czy zrobiono z tego dramatu temat tabu. Dzisiaj jako Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podejmujemy, a właściwie finalizujemy pracę nad aktem prawnym, który ma oddać hołd pomordowanym oraz ustanowić święto Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. I wydaje się, że należy w tym miejscu postawić kilka pytań. Czy to na pewno było ludobójstwo? Czy potrzebne jest nam takie święto? Czy nie zrobimy krzywdy naszym sąsiadom, Ukraińcom, którzy walczą z rosyjską agresją na wschodzie kraju? I wbrew pozorom odpowiedzi na te pytania są stosunkowo proste, ponieważ w Polsce nie ma poważnego historyka, który kwestionowałby kwalifikacje opisywanych wydarzeń jako zbrodnie ludobójstwa, a więc świadomej, zaplanowanej akcji mającej na celu wyniszczenie konkretnej grupy narodowej. Wystarczy przytoczyć opinie prokuratorów oraz historyków IPN-u zawarte w publikacji Zbrodnie przeszłości, opracowania i materiały prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej w tomie drugim. Tam szczegółowo została uzasadniona kwalifikacja tej zbrodni. Zresztą te przykłady można by mnożyć. Ale też nie trzeba sięgać do materiałów Instytutu Pamięci Narodowej. Wystarczy zadać sobie nieco trudu i przeczytać prace nacjonalistycznych ideologów z dwudziestolecia międzywojennego, takich jak Dącow czy Michajło Kołodziński. Ten ostatni członek najwyższych władz
organizacji ukraińskich nacjonalistów w dokumencie Ukraińska doktryna wojskowa pisał w sposób następujący. Polski element, który będzie stawiał czynny opór, musi ulec w walce, a resztę trzeba steroryzować i zmusić do ucieczki za Wisłę. Bo nie można dopuścić do tego, aby po zwycięstwie polski element mógł tu żyć obok Ukraińców. Trzeba pamiętać, że im więcej wrogiego elementu zginie podczas powstania, tym łatwiejsza będzie budowa ukraińskiego państwa. I dalej możemy przeczytać w tym dokumencie: wobec wrogiego elementu należy wykazać się takim okrucieństwem w czasie powstania, aby jeszcze dziesiąte pokolenie bało się choćby popatrzeć w stronę Ukrainy. Zatem fakt ludobójstwa nie podlega dyskusji. Nie powinniśmy bać się używać tego określenia, nie powinniśmy ulegać poprawności politycznej. Myślę, że w imię i uczciwości wobec ofiar, ale też wbrew pozorom, o czym będę jeszcze mówił później, dla dobra samych Ukraińców powinniśmy otwarcie nazywać te wydarzenia po imieniu. Pytanie drugie, czy potrzebne nam jest takie święto? Święto, które będzie obchodzone 11 lipca. 11 lipca, czyli każdorazowo w rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli, kiedy blisko 100 wsi zostało zaatakowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Pan poseł, jak rozumiem, będzie mógł w czasie dyskusji zabrać głos. Teraz będę zobowiązany, jak pozwoli mi pan dokończyć. Zginęło w tamtym czasie kilka tysięcy Polaków zamieszkałych w tamtych miejscowości. Niestety też trzeba powiedzieć, że grecko-katolickie duchowieństwo nie powstrzymywało, a czasami wręcz zachęcało oddziały nacjonalistów do tego, żeby dokonywać tych okrutnych zbrodni. Ale też trzeba powiedzieć i o tym, i trzeba o tym pamiętać, że o ile oddziały OUN-u i UPA liczyły 40 kilka tysięcy osób, to na tamtych terenach żyło kilka milionów Ukraińców. I większość tych Ukraińców nie brała udziału w tych mordach. I o tym trzeba pamiętać, to trzeba podkreślać. Trzeba wspominać też rolę tych, którzy ratowali Polaków. A takich osób jest wbrew pozorom nie tak mało. Instytut Pamięci Narodowej wydał nawet publikację, w której nazwiska i przykłady takich bohaterskich postaw, kiedy Ukraińcy ratowali swoich polskich sąsiadów, są przytaczane. Ale takie święto jest nam potrzebne, takie upamiętnienie jest nam potrzebne. Nie po to, aby nosić nienawiść w sercu, ale po to, aby godnie uczcić ofiary oraz żeby zachować pamięć o tych dramatycznych wydarzeniach, żeby nigdy więcej podobna sytuacja nie miała miejsca, żeby nigdy więcej się ona nie powtórzyła. No i trzecie pytanie, czy nie robimy krzywdy naszym sąsiadom, Ukraińcom, którzy walczą z rosyjską agresją na wschodzie kraju, w Donbasie? Czy nie wspieramy propagandy rosyjskiej, bo czasami można usłyszeć takie oskarżenia, że te osoby, które podnoszą temat ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, wpisują się w rosyjską narrację. Polska i Polacy wspierają Ukrainę, wspierają walkę Ukrainy, która broni się przed rosyjską napaścią. Zarówno materialnie, jak i finansowo. Od pierwszych dni rewolucji godności z Polski płynęła pomoc. O tym trzeba pamiętać i tak jest nadal. Ale wspieranie sąsiadów w walce o niepodległość nie wyklucza dialogu opartego na prawdzie. Wspieranie Ukrainy nie oznacza zgody na gloryfikację morderców i oddziałów odpowiedzialnych za przeprowadzenie ludobójstwa. Nie oznacza to również milczenia w sytuacji, kiedy kalana jest pamięć ofiar. A dzisiaj niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której na Ukrainie jest prowadzona polityka historyczna, którą można najprościej opisać w ten sposób, że w oparciu o etos OUN i UPA jest budowana nowoczesna tożsamość narodowa. Tak naprawdę przez stosunkowo niedużą grupę ideologów i polityków społeczeństwo ukraińskie jest oszukiwane, bo przedstawiany im jest wykrzywiony obraz historii. Wykrzywiony obraz tego, jak funkcjonowała UPA, zakłamany obraz tego, czym była rzeczywiście organizacja ukraińskich nacjonalistów. I paradoksalnie, ja mogę nawet zrozumieć założenia, choć oczywiście ich nie akceptuję, ale mogę zrozumieć założenia tych ideologów, którzy chcą zmobilizować społeczeństwo do walki
z napaścią rosyjską, z którą Ukraina się dzisiaj boryka. I paradoksalnie może na krótką metę taki pomysł na mobilizację społeczeństwa zadziała, ale długofalowo to będzie szkodliwe przede wszystkim dla samej Ukrainy. Przede wszystkim dla samej Ukrainy, dlatego że na gloryfikacji zła, na kłamstwie nie da się niczego dobrego zbudować. To myślę, że też warto powiedzieć w tym miejscu, że nasza debata w polskim parlamencie, bo przecież od dawna debatujemy, od dawna rozmawiamy o tym, że trzeba upamiętnić ofiary ludobójstwa. Ta debata, te dyskusje wywołały już jeden pozytywny efekt, bo oczywiście ten dialog nie jest przyjemny, choć jest bardzo potrzebny. On nie jest przyjemny ani u nas w Polsce, ani nie jest przyjemny dla Ukraińców, którzy muszą stanąć w prawdzie. Ale on w moim przekonaniu długofalowo przyniesie dobre owoce. Teraz to, co już jest dobrego, co można zaobserwować, to pierwszy raz od lat na Ukrainie mamy do czynienia z sytuacją, w której rozpoczęła się dyskusja pomiędzy historykami i politykami ukraińskimi, którzy zadają sobie pytanie między sobą, dyskutują i rozmawiają, czy obecna polityka historyczna na pewno jest dobrym pomysłem. Czy w jej konsekwencji za parę lat nie powstanie poważny mur niechęci, mur dystansu, który będzie dzielił Polaków i Ukraińców. I ja wierzę, że im będzie mijało więcej czasu, im dłużej ten dialog będzie trwał, tym tej refleksji będzie więcej. Wierzę, że przyjęcie tej uchwały przez polski Sejm nie tylko w ten sposób oddamy hołd ofiarom, co jest naszym podstawowym zadaniem, ale również skłonimy do refleksji naszych sąsiadów, a ta refleksja i ten dialog po jakimś czasie doprowadzą do tego, że takich sytuacji, z którymi dziś się spotykamy, że Roman Szuchewicz, Stefan Bandera, Łym Sawur mają swoje kolejne pomniki, kolejne ulice, że takich sytuacji będzie coraz mniej, a na końcu w ogóle nie będziemy z nimi mieli do czynienia. Myślę, że też warto powiedzieć o tym, że połączone komisje niemal jednogłośnie przyjęły ten projekt, wykorzystując w czasie tego projektu poprawki złożone przez wszystkie kluby i Polskie Stronnictwo Ludowe, i Platformę Obywatelską. Nie pamiętam, czy były poprawki Nowoczesnej, ale też dzisiaj jest moment, żebyśmy jeszcze przyjmowali. W każdym razie w ostatecznym głosowaniu nad tekstem projektu komisja była praktycznie jednogłośna, jedna osoba się wstrzymała. I myślę, że to jest bardzo ważne i mam nadzieję również też, że Wysoka Izba w głosowaniu nad tym projektem będzie jednomyślna. W imieniu komisji chciałbym zawnioskować do Wysokiej Izby o przyjęcie tej uchwały. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. A ja chciałbym poinformować tylko Wysoką Izbę, że naszym obradom przysłuchuje się ojciec Zdzisław Wojciechowski wraz z rodziną. Także pozdrawiamy ojca serdecznie. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Schmidt-Rodziewicz w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące poselskiego projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945, druk nr 723. Połączone Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Łączności z Polakami za granicą po przeprowadzeniu pierwszych czytań projektów uchwał z druków nr 625 i 640 w dniu 21 czerwca 2016 roku oraz rozpatrzeniu tych projektów w dniu 19 lipca przyjęły wspólny projekt, rekomendując Wysokiej Izbie jego uchwalenie. Prawo i Sprawiedliwość już w 2013 roku przygotowało projekt uchwały mający na celu upamiętnienie tamtych tragicznych wydarzeń, oddanie hołdu bestialsko pomordowanym Polakom na kresach II Rzeczypospolitej, a także
Co równie ważne, oddanie hołdu ich rodzinom poprzez przywrócenie pamięci historycznej tamtych wydarzeń i nazwanie tej zbrodni rzezi wołyńskiej ludobójstwem. Projekt ten głosami Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota odrzucono. Wymordowanie ponad 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w ramach ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich między innymi z OUN i UPA było bezsprzecznie ogromnym ciosem zadanym narodowi polskiemu. Prawda o tamtych wydarzeniach, o eksterminacji polskich rodzin, podobnie jak zbrodnia katyńska, przez lata stanowiły prawdę zakazaną. Zmowa milczenia narzucona przez komunistyczną cenzurę miała na stałe wymazać ją ze świadomości narodowej. Pamięć i prawda historyczna były od zawsze jednym z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości. Godne upamiętnienie tamtych wydarzeń stanowi moralny obowiązek kolejnych pokoleń, bez którego niemożliwym staje się dalsze budowanie i pielęgnowanie tożsamości narodowej. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w niewygłoszonym przemówieniu podczas 70. rocznicy zbrodni katyńskiej miał powiedzieć: nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody, przynosi nienawiść i złość. Dlatego trzeba nam prawdy. Racje nie są rozłożone równo. Racje mają ci, którzy walczą o wolność. My, chrześcijanie, wiemy o tym dobrze. Prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala, łączy, przynosi sprawiedliwość, pokazuje drogę do pojednania. Dziś pomni tamtych słów i świadomi obowiązku, jaki na nas ciąży, przywołujemy prawdziwy obraz tamtych tragicznych wydarzeń, które podobnie jak zbrodnia katyńska czy zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu dokonywane przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej w pełni zasługują na miano ludobójstwa. Kulminacja zbrodniczej działalności ukraińskich nacjonalistów określana przez historyków mianem rzezi wołyńskiej przypadła na dzień 11 lipca 1943 roku, dlatego tak istotne jest oddanie tego dnia hołdu Kresom. Jak stanowi uchwała, ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną ludobójstwem. Tą uchwałą oddajemy hołd pomordowanym bestialsko Polakom, ale również pozostałym przedstawicielom innych narodowości, w tym również Ukraińcom, którzy ginęli niosąc pomoc naszym rodakom. Tylko wspólne uznanie prawdy historycznej, a także zrozumienie i pojednanie mogą zapewnić pokój dla przyszłych pokoleń, tak istotny w kontekście podjętej dziś przez Ukrainę walki o zachowanie integralności terytorialnej. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wychodząc naprzeciw moralnym oczekiwaniom i potrzebie elementarnej sprawiedliwości społecznej, Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze przyjęcie proponowanego projektu uchwały przez Wysoką Izbę, apelując jednocześnie o ustanowienie dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję pani poseł i proszę o zabranie głosu w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska pana posła Marcina Święcickiego. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rozpatrujemy dzisiaj w drugim czytaniu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, przygotowany przez PSL i PiS. Ten projekt zawiera bardzo ważne postanowienia, mianowicie przyjęcia Dnia Pamięci Ofiar, jak również to, co jest dla ofiar niezwykle ważne, mianowicie znalezienie wszystkich osób pochowanych, dokonanie niezbędnych ekshumacji, dokonanie pochówków, uczczenie tych wszystkich miejsc tragedii wołyńskiej, bo bardzo wiele z nich nie jest w ogóle w żaden sposób nawet oznaczonych. Konieczne jest sporządzenie list ofiar po obu stronach tego konfliktu, możliwie pełnych. Trzeba wspierać również pracę historyków, bo wiele faktów jeszcze jest nieznanych, otworzyć do końca archiwa państwowe. Jednym słowem, uchwała zawiera bardzo wiele słusznych i potrzebnych postulatów i apeli. Jednocześnie nie można takiej uchwały rozpatrywać bez kontekstu, w jakim ją podejmujemy,
bo bywa tak, że najbardziej szlachetne intencje i słuszne apele mogą mieć odwrotny również skutek. Na czym polega ten kontekst? Po pierwsze, polega na tym, że jest to uchwała jednostronna, to znaczy się wspominamy tam ofiary również ukraińskie, ale przede wszystkim mówimy o ofiarach polskich. Tymczasem mamy długi ciąg wspólnych wystąpień i prezydentów, zaczynając od Aleksandra Kwaśniewskiego, poprzez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, gdzie wspólnie upamiętniali ofiary, wspólnie czcili te ofiary, wspólnie prosili o przebaczenie. Mamy wspólne wystąpienia duchownych kościołów i polskiego kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego kościoła z apelami o pojednanie i wzajemne przebaczenie. Po drugie, musimy sobie zdawać sprawę, jak różna jest świadomość historyczna w Polsce i na Ukrainie. W Polsce nam się UPA jednoznacznie kojarzy z rzezią wołyńską, natomiast na Ukrainie UPA dzisiaj kojarzy się z czymś innym, kojarzy się z walką o wolną Ukrainę, walką z Niemcami, walką z Rosją radziecką. Walki te trwały aż do 1954 roku. Jeśli dzisiaj czci się UPA, czy czci się jej przywódców, to nie za to, że walczyli i mordowali Polaków, tylko za to, że prowadzili walkę beznadziejną, często tragiczną walkę o wolną, niepodległą Ukrainę bez powodzenia. O zbrodniach na Polakach bardzo wielu Ukraińców nawet do tej pory tego nie wie. Po trzecie, pamiętajmy, że historyczne pojednanie między Polakami a Ukraińcami w dużym stopniu się dokonało. No, świadczą to o tym Majdany obydwa, gdzie żywiołowo Polacy wspierali ukraińską walkę o suwerenność i wolność. Świadczy o tym niezliczona ilość porozumień i współpracy między samorządami, fundacjami, uczelniami polsko-ukraińskimi. Świadczy o tym fakt, że Polacy są postrzegani przez Ukraińców już od lat jako ich najwięksi przyjaciele i adwokaci w Unii Europejskiej. No, musimy też dbać o to, żeby to się nie zmieniło, żeby Ukraińcy nie znaleźli sobie innych przyjaciół, a Polaków nie zaczęli traktować w jakiś inny sposób. Trzeba wreszcie też wziąć pod uwagę ostatnie gesty wykonane w tej sprawie. Mianowicie prezydent Petro Poroszenko będąc na szczycie NATO w Warszawie złożył wieniec pod pomnikiem ofiar zbrodni wołyńskiej i przyklęknął tam. Co więcej, co też jest bardzo ważne w kontekście naszych starań, złożył poprawki do historycznych ustaw ukraińskich, w których był zakaz krytykowania UPA, i złożył dwie poprawki do tych ustaw. Jedną taką, że się ten zakaz zdejmuje, a drugą poprawkę, że nie czci się bohaterów, którzy są odpowiedzialni za masowe zbrodnie na osobach cywilnych. Te poprawki są bardzo ważne do uchwalenia. Polska o to zabiegała, więc też ważne, żeby one uchwalili, żeby zostały uchwalone. Chciałem też wreszcie powiedzieć, że do polskiego parlamentu na ręce pana przewodniczącego Dworczyka i wicemarszałka Terleckiego, którzy współprzewodniczą i Grupie Parlamentarnej Polsko-Ukraińskiej i Zgromadzeniu Parlamentarnemu Polsko-Ukraińskiemu wpłynęły propozycje wspólnego oświadczenia Rady Najwyższej Sejmu i Senatu w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego od ich odpowiedników po stronie ukraińskiej. No, te wspólne oświadczenie, które w ostatnich tygodniach wpłynęło, nie zostało przez nas rozpatrywane, nie zapoznaliśmy się z nim może dobrze, może to też jest, nie jest najlepiej. Więc chodzi mi o to, żeby politycy przez nierozważne kroki, jakieś, powiedziałbym, walkę o głosy mniejszości czy jakieś wewnętrzne rozrywki, no, nie spowodowali odwrotnych skutków od pożądanych, żeby nie skłócili narody, które są już w pojednaniu. Jeszcze ostatnie zdanie w takim razie, panie przewodniczący. W związku z czym apeluję do Wysokiej Izby, apeluję do posłów, żeby również jak najszybciej procedować drugą uchwałę, którą komisja nasza też rozpatrywała, te dwie połączone komisje rozpatrywały w ostatnich dniach, która po pierwszym czytaniu została większością głosów skierowana do podkomisji, mianowicie uchwałę o pojednaniu polsko-ukraińskim, która szerzej traktuje wszystkie te aspekty pojednania, które nastąpiły, które powinny być kontynuowane, dlatego że w ten sposób damy wyraz temu, że zależy nam na tym pojednaniu i zależy nam na tym, żeby ten proces był maksymalnie dwustronny. Bardzo dziękuję panu posłowi i proszę o zabranie głosu pana posła. Zgłaszam poprawkę, panie przewodniczący. Panie marszałku, bo tego projektu to jedno zdanie uzupełniające. Niestety postać rzeczy.
Proszę o zabranie głosu pana posła Wojciecha Bakuna, Klub Poselski Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Potrzeba ustanowienia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa nie podlega dyskusji. Kresowiacy o godne upamiętnienie ofiar i nazwanie tej zbrodni zgodnie z prawdą walczą naprawdę od wielu lat. A od 27 lat, kiedy to ustrój polityczny przestał stanowić dla nich zagrożenie, wyrażają swoje stanowisko głośno i wyraźnie. Niestety, Szanowni Państwo, przez 27 lat nie udało się ustanowić 11 lipca świętem upamiętniającym ofiary tego ludobójstwa. Nie udało się nazwać tego, co stało się w latach 40. XX wieku. Nie udało się nazwać tej zbrodni ludobójstwem. Przez 27 lat rządy pozostawały głuche na postulaty bądź co bądź dużej grupy społecznej. W Polsce szacuje się, że osób powiązanych z Kresami lub pochodzącymi z Kresów jest blisko 6 milionów. Jedyne inicjatywy, które pojawiły się w sprawie upamiętnienia tej rzezi, albo dotyczyły tylko doraźnego upamiętnienia w formie uchwały, albo znacząco wykrzywiały przekaz i charakter tego upamiętnienia. Należy wspomnieć tutaj chociażby, tutaj do pana posła Święcickiego, projekt Platformy Obywatelskiej, ten potworek słowny, którego żeście użyli, czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. To trochę jak, może powstrzymam się od komentarza. Uważam, że to hańba dla tej Izby. Hańba dla wszystkich poprzednich rządów. I w tym roku sytuacja uległa zmianie. Po części za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, po części za sprawą klubu Kukiz 15, po części również za sprawą Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzy ugrupowania zasiadające w Sejmie wymienione wcześniej, ale również część posłów pozostałych ugrupowań, nie w całości ugrupowania, ale są posłowie w pozostałych ugrupowaniach, którzy też popierają potrzebę godnego upamiętnienia tych ofiar. Pojawiły się dwa projekty ustaw i dwa projekty uchwał. Dwie uchwały i jedna ustawa zawierają słowo ludobójstwo. I to należy podkreślić, że to jest znaczący postęp w stosunku do tego, co mieliśmy w latach potrzebnych. Wreszcie nazwaliśmy tą zbrodnię ludobójstwem i wybrzmiało to wielokrotnie z ust parlamentarzystów w zasadzie chyba wszystkich opcji politycznych. Dyskusja w tej chwili toczy się o rodzaj dokumentu, na podstawie którego zostanie ten dzień ustanowiony. W tej chwili procedujemy uchwałę, natomiast zaznaczam, że stanowisko klubu Kukiz 15 od początku jest jednoznaczne. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar, pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN, UPA na obywatelach zamieszkujących wschodnie Kresy II Rzeczpospolitej powinien zostać ustanowiony w drodze ustawy. Niestety, pomimo wystarczającej ilości czasu, przypominam, projekty ustaw w tej sprawie zostały złożone i w lutym, i w marcu, nie było woli politycznej, aby już w tym roku takie święto pojawiło się w kalendarzu. Jak można zauważyć, podczas tego posiedzenia, jeżeli istnieje wola polityczna, to takie święto można ustanowić w ciągu kilku kolejnych dni obrad. Tym bardziej nie rozumiem tłumaczenia niektórych posłów PiS-u, że nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby taki dzień ustanowić wcześniej. Przypominam, projekty od 3-4 miesięcy leżą w tak zwanej sejmowej zamrażarce. Dla uzasadnienia tego, wczoraj, Szanowni Państwo, mieliśmy posiedzenie połączonych Komisji Łączności z Polakami za granicą i Komisji Kultury i Środków Przekazu. Udało się przedyskutować cały projekt, nanieść stosowne poprawki. Dzisiaj mamy sprawozdanie komisji, drugie czytanie. Najprawdopodobniej do końca tego posiedzenia uda nam się ustanowić ten dzień. Wielka szkoda, że nie dwa tygodnie temu, tak jak żeśmy wnosili i prosiliśmy podczas informacji bieżącej. Jeszcze większa szkoda, że nie udało się przeprocedować ustawy, bo to byłoby spełnienie w całości oczekiwań kresowiaków. Szkoda. Mimo że jako klub nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani takim rozwojem sprawy i w dalszym ciągu będziemy stać na swoim stanowisku, to jesteśmy gotowi w tej chwili poprzeć projekt uchwały. Oczywiście czujemy pewien niedosyt, natomiast mamy święto 11 lipca, nie tak jak przez chwilę obawialiśmy się, że będzie to jakieś wyimaginowane święto 17 września. Mamy słowo ludobójstwo. Jedyne, z czym mamy zastrzeżenia, i są to poważne zastrzeżenia, jest to projekt uchwały, a nie ustawy.
Uważamy, że kresowianom należy się coś więcej niż markowana troska o ich sprawę. Należy im się to święto ustanowione w drodze ustawy. Przy okazji chciałem złożyć dwie poprawki, ponieważ niestety tutaj prośba do posła sprawozdawcy. Projekt, który żeśmy otrzymali po pracach komisji, niestety troszeczkę różnił się z tym, co żeśmy przeprocedowali. Kilka słów zostało, co być może jakaś rozbieżność redakcyjna, myśmy mieli jednak inne zdania. Niektóre to są dwie poprawki. Panie pośle, to proszę je po prostu złożyć i jasne. Przejdziemy do kolejnego. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I proszę o zabranie głosu pan poseł Jerzy Meysztowicz. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Obowiązkiem każdej wspólnoty narodowej jest kultywowanie pamięci o chwilach wielkich w jej dziejach oraz o dramatach i tragediach, które stały się udziałem poprzednich pokoleń. Właśnie takie jak wymordowanie przez ukraińską armię powstańczą i popierającą ją część ludności ukraińskiej dziesiątków tysięcy Polaków na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie. Dla tej pamięci Trzecia Rzeczypospolita zrobiła wiele. Historycy przebadali archiwa, ukazały się tysiące relacji świadków. W Warszawie znajduje się pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej. Pomniki, obeliski postawiono w wielu innych miejscowościach. W Instytucie Pamięci Narodowej przeprowadzono lub prowadzi się nadal dziesiątki śledztw odnośnie wymordowania ludności polskich wsi. Hołd ofiarom oddają prezydenci, rząd, parlament. Jesienią na ekrany kin wejdzie film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Polska pamięta o Polakach pomordowanych na Wołyniu i innych ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej. Oddaje cześć ich pamięci i będzie robić wszystko, co można, by nigdy nie zniknęła i żeby każda ofiara znalazła choćby symboliczny pochówek. Problem, nad którym dzisiaj debatujemy, nie jest to oddanie tylko hołdu polskim ofiarom, bo to władze polskiego państwa czynią. Problemem jest takie przepracowanie pamięci, by tragedie te z przeszłości nigdy się nie powtórzyły, a zatem żeby nacjonalizm, szowinizm i zbrodnia nigdy nie stały się elementem polityki poszczególnych państw i jakichkolwiek organizacji. Takie wnioski z doświadczeń lat 30. i 40. minionego stulecia wyciągnęli ojcowie założyciele Zjednoczonej Europy. I na tym fundamencie została zbudowana Unia Europejska. Niczego nie zapomnieć z przeszłości, lecz pracować dla przyszłości. To fundament sojuszu francusko-niemieckiego, u którego podstaw leżał proces pojednania między wrogimi sobie przez stulecia narodami. I takie też podejście zastosowaliśmy my, Polacy, w relacjach z Niemcami. Proces ten rozpoczął się od listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w grudniu 1965 roku. Kontynuowany był przez opozycję demokratyczną i władze wolnej Polski. Dzięki temu wielu jest takich, którzy kwestionują, że pojednanie z Niemcami stało się faktem i że na tym fundamencie zbudowaliśmy naszą pozycję w Unii Europejskiej. Nad takim pojednaniem z Ukraińcami Kościół katolicki pracuje od blisko 40 lat. Taki cel postawił przed episkopatem i całą wspólnotą wiernych Jan Paweł II, który w specjalnym liście w 60. rocznicę antypolskiej czystki etnicznej na Wołyniu zwrócił się do naszych narodów. Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień i w ten sposób przyczynić się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój. W tym duchu episkopaty Polski i Ukrainy wydały w 2005 roku wspólny list pasterski, zaś w 2013 podpisały deklarację w 70. rocznicę zbrodni na Wołyniu. Kościoły przypominały to przesłanie również w roku bieżącym, gdy z nowym natężeniem wybuchła dyskusja na temat sposobu czczenia pamięci ofiar tej zbrodni. Wbrew rozpowszechnionej dziś opinii o Wołyniu nie zapomniała ani opozycja demokratyczna lat 70. i 80., ani władze III Rzeczypospolitej. 14 lat temu w Porycku, dziś, który się zwie Pawliwka, prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma otworzyli cmentarz pomordowanych Polaków. Uznali, że Polacy i Ukraińcy mogą pamiętać wspólnie i wspólnie oddać hołd ofiar. Ich dzieło kontynuowali prezydenci
Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko. Kilkanaście dni temu prezydent Poroszenko złożył wieniec pod warszawskim pomnikiem zbrodni wołyńskiej i przed nim ukląkł. Zgłosił też nowelizację ustawy, która nie obejmuje statusem bojownika o niepodległość Ukrainy osób, których działania zakwalifikowano jako zbrodnię przeciwko ludzkości. Wcześniej z prośbą o przebaczenie do Polaków zwrócili się ukraińscy politycy, między innymi Nadia Sawczenko oraz zwierzchnicy kościołów oraz intelektualiści. A zatem proces pojednania pomiędzy Polakami i Ukraińcami można budować na solidnym fundamencie i warto kontynuować to dzieło, które zapoczątkowali nasi poprzednicy. Wysoka Izbo, Europa przeżywa ostry zakręt w swoich najnowszych dziejach. Poszczególnymi krajami wstrząsają zamachy terrorystyczne, burząc poczucie bezpieczeństwa i ufności w przyszłość milionów ludzi. I w związku z tym narasta strach przed obcymi, ksenofobią i nacjonalizmem. Z niepokojem obserwujemy podobne zjawiska w naszym kraju i u naszych sąsiadów, w tym na Ukrainie. O naszym niepokoju nasze władze powinny otwarcie rozmawiać z władzami Ukrainy i dobrze, że tak właśnie się dzieje. Zarazem jednak nie powinniśmy zapominać, że Ukraina znajduje się w stanie w wojnie z Rosją i od ponad dwóch lat zmaga się z agresją o wiele potężniejszego państwa. I dopóki Ukraina się broni, dopóki front przebiega na Donbasie, nie będzie i nie jest blisko polskich granic, dopóki możemy czuć się bezpiecznie. Dziękujemy panu posłowi. Przedstawiam nasze poprawki. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję panie pośle i proszę o zabranie głosu pana Mieczysława Kazimierza Baszko, Klub Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskich projektów uchwał w sprawie ustanowienia 11 lipca Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ООН UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, druk nr 625 oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1943-1945. 11 lipca przypada rocznica apogeum zbrodni ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i tzw. ukraińsko-powstańczą armię. Była to straszna masowa zbrodnia, jako odnotowano w historii naszych dziejów. Ta trzecia zbrodnia obok sowieckiego i niemieckiego ludobójstwa na narodzie polskim do dziś nie doczekała się ani kary, ani potępienia. Mimo upływu 73 lat ofiary tej zbrodni Polacy wciąż czekają na godne upamiętnienie ich męczeńskiej śmierci. Większość z nich nie miała nawet pochówku, a ich szczątki poniewierają się w nieoznaczonych, nieznanych miejscach na dawnych ziemiach polskich. Rocznica ludobójstwa dokonanego przez formację ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej Kresów Wschodnich skłania do ponownego przypomnienia tego tragicznego wydarzenia polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. Sprawa upamiętnienia ofiar oraz przywrócenia pamięci historycznej na ten temat wciąż jest zadaniem, przed którym stoimy jako państwo i naród. Polacy i cała Europa zasługują na poznanie całej prawdy skrywanej przez lata i nie tylko z powodu szacunku do ofiar, ale by przyszłe pokolenia mogły wyciągnąć wnioski i nie dopuścić do powtórzenia się podobnych wydarzeń w przyszłości. Jesteśmy to winni pomordowanym, jesteśmy to winni naszym potomkom. W ostatnich latach obserwujemy na Ukrainie Zachodniej wzrost popularności Stepana Bandery i ukraińskiej powstańczej armii. Przy całkowitym milczeniu władz Kijowie i w Warszawie powstają w miastach ukraińskich pomniki Stepana Bandery. Jego imieniem nazywane są ulice i place, odbywają się marsze gloryfikujące bohaterstwo UPA, wydawane są publikacje negujące udział UPA w mordach na Polakach. Systematycznie, poza nielicznymi wyjątkami, blokowane są na terenie Ukrainy próby upamiętniania ofiar terroru UPA. Ten niebezpieczny wzrost tendencji nacjonalistycznych jest bardzo groźny do odbudowania wspólnej Europy. Stoi to również w zasadniczej sprzeczności z ideą poprzednich uchwał Sejmu RP nawołujących do porozumienia między Polakami i Ukraińcami na gruncie prawdy. Dzisiaj prawda ta jest w sposób drastyczny zakrywana pustymi gestami, a zakonywanie własnych relacji nigdy nie idzie w parze z budowaniem prawdziwych dobrosąsiedzkich relacji.
Ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN, UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej jest w tej sytuacji ważnym krokiem na drodze do godnego uczczenia i upamiętniania ofiar zbrodniczych ideologii. Chcę podkreślić, że nad projektem, który wspólnie komisje zdecydowały, że projekt PiS uznaliśmy za wiodący ze względu na to, że konsumował najważniejsze założenia projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uznawał wydarzenie na Wołyniu 1943 za zbrodnią ludobójstwa oraz zgodnie z naszym projektem ustanowienia dzień 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Ponadto, co ważne, w ustanowieniu została określona główna społeczność polska, która padła ofiarą rzezi, to głównie chłopi. Podkreślenia wymaga również rola w obronie Polaków, którą podjęły bataliony chłopskie. Klub Polskie Stronnictwo Ludowe poprze wyżej wymienioną uchwałę i zgłasza jedną poprawkę. Dziękuję panu posłowi i proszę o zabranie głosu pana posła Ireneusza Zyska. Dziękuję panu posłowi. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. 11 lipca 1943 roku nacjonaliści ukraińscy zaatakowali 99 miejscowości na Wołyniu. Tego dnia zginęły tysiące naszych rodaków, wśród których były dzieci, kobiety i starcy. Najbardziej przerażający jest fakt, że ofiary ginęły nie tylko od kul z broni palnej, ale także od narzędzi gospodarskich, wideł, siekier, pił i innych. Nacjonaliści ukraińscy z OUN UPA nie cofnęli się nawet przed sprofanowaniem świątyń, napadając na kościoły, w których modlili się wierni. Krwawa niedziela stała się symbolem ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA. Udokumentowana liczba ofiar wynosi blisko 130 tysięcy ofiar. Zbrodnie te spełniają przesłanki definicji ludobójstwa. I było to ludobójstwo straszliwe, jak określają to znawcy tematu. Okrucieństwo sprawców i skala mordów nie mają sobie równych w historii, współczesnej historii świata. Nie chciałbym epatować przykładami, co zacytowałem w swoim oświadczeniu w dniu 7 lipca bieżącego roku, ale rzeczywiście były to straszne, straszne mordy. Całkowicie niezrozumiałe jest więc, dlaczego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jeszcze przed dniem 73. rocznicy Krwawej Niedzieli nie ustanowił dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Za to przy okazji rocznicy pojawiły się wypowiedzi polityków na temat rzezi wołyńskiej mówiące o bratobójczej wojnie. Relatywizowanie tej sprawy powinno być ustawowo zakazane. Jest to kłamstwo wołyńskie i powinno zostać obarczone sankcją karną, podobnie jak kłamstwo oświęcimskie. Nie widzę żadnej różnicy między tymi dwoma wielkimi zbrodniami. Mamy do czynienia, Wysoka Izbo, z polskim Holokaustem. Ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na obywatelach polskich na Kresach Wschodnich powinny zostać upamiętnione w formie ustawy, podobnie jak pamięć o żołnierzach podziemia niepodległościowego walczących o wolność i niezawisłość Polski po II wojnie światowej, których czcimy na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przypomnę, że uchwały sejmowe, za wyjątkiem tych wskazanych wprost w Konstytucji Rzeczpospolitej, w przeciwieństwie do ustaw, mają charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny. Uchwały są jedynie formą oświadczenia Sejmu i mają wymiar symboliczny. Nie są normatywnie wiążące, w przeciwieństwie do ustaw, których przepisy są skuteczne erga omnes. Powinniśmy współpracować i budować porozumienie z Ukraińcami, ale nie z banderowcami. Tak jak zbudowaliśmy po wojnie przyjazne stosunki z Niemcami, ale nie z hitlerowcami, którzy zostali osądzeni w Norymberdze. W Niemczech nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby stawiać pomniki Hitlerowi czy Himmlerowi. Tak też powinno być w relacjach polsko-ukraińskich. Posłowie Koła Poselskiego Wolni i Solidarni z zastrzeżeniem zmiany daty granicznej okresu na rok 1947, bo przypomnę Wysokiej Izbie, że te mordy jeszcze w Małopolsce Wschodniej trwały do roku 1947. Między innymi w województwie lwowskim czy na terenach obecnej nawet Polski.
w granicach obecnej Polski, Podkarpacia, czy nawet Podkarpacia. Dlatego ta data musi zostać zmieniona. Także deklarujemy poparcie dla wypracowanej przez Wysoką Izbę uchwały, bo uchwała jest de facto sama w sobie dobra, upamiętnia ofiary tego straszliwego ludobójstwa. Natomiast uważamy, że jest bezwzględnie konieczne przyjęcie ustawy, podkreślam ustawy, upamiętniającej ofiary ludobójstwa dokonanego na obywatelach polskich przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, ustanawiającej dzień 11 lipca Dniem Pamięci oraz wprowadzającej do porządku prawnego termin kłamstwa wołyńskiego z zagrożeniem sankcją karną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana posła Kornela Morawieckiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja z tego wielkiego miejsca Polski zwracam się do braci Ukraińców. Zło, bestialstwo zawsze oślepia. A zło, bestialstwo gloryfikowane oślepia absolutnie. Ja proszę i wzywam, żeby nie heroizować, żeby cofnąć prawo zbrodnicze, heroizujące bandytów, żeby zniszczyć pomniki, które obrażają ludzkiemu sumieniu. Proszę o prawdziwe braterstwo polsko-ukraińskie. Dziękuję panu posłowi i proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Sanockiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no mogę powiedzieć tylko nareszcie, nareszcie po 27 latach Sejm Polski podejmuje uchwałę upamiętniając setki tysięcy, niektóre szacunki mówią nawet, że to było 600 tysięcy ofiar bestialsko zamordowanych. A ja to mówię nie, że wiem to z książki. Moja rodzina wywodzi się z Kresów, moja babcia była Ukrainką, z odrazą i wstrętem i z oburzeniem mówiła o tym, co wyczyniali upowcy i nacjonaliści. I dla mnie to, że przez 27 lat wolnej Polski, Sejm Polski, władze polskie nie zdobyły się na określenie ludobójstwo, na wymaganie od strony ukraińskiej, egzekwowanie od strony ukraińskiej prawdy o naszych wzajemnych relacjach jest czymś niepojętym, czymś, co naprawdę każe się zastanawiać, kto i z jakich motywów to czyni, że przez 27 lat nie mogliśmy tego upamiętnić. Dobrze, że wreszcie to się dzieje. Podtrzymuję to, co powiedział pan marszałek Morawiecki. Pomniki UPA, OUN, bohaterów, banderów, Kłymów, Sawurów, Szuchewyczów powinny być zburzone. Tymczasem w zeszłym tygodniu jedna z głównych ulic Kijowa została nazwana ulicą Stefana Bandery. To jest po prostu coś niebywałego. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Tłumaczy nam się, że musimy robić ustępstwa, bo Ukraina jest w stanie wojny z Rosją. Ukraina w stanie wojny z Rosją nie jest, proszę Państwa. Nie jest. Proszę sprawdzić. Nie jest. A prezydent Poroszenko, jego fabryki pracują w Rosji. W związku z tym nie róbmy sobie sami wody z mózgu. Dlatego bardzo się cieszę, że wreszcie taka uchwała tutaj zapadnie i że polski Sejm tej kadencji zmarze tą hańbę, którą niestety okrywały nas rządy różnych tam Unii Podłości czy innych partii. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Po raz kolejny dzisiaj w tej sali miało miejsce i padło kłamstwo wołyńskie. Bo nie było, panie pośle Święcicki, żadnego konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. na Kresach Wschodnich. Było ludobójstwo. Tak samo jak nie było konfliktu niemiecko-żydowskiego w czasie II wojny światowej, tylko było zaplanowane ludobójstwo. Był Holokaust. Tak samo Kresy Wschodnie doświadczyły takiego samego Holokaustu. Między innymi z rąk ukraińskich nacjonalistów, których dzisiaj się czci i robi się z nich podstawę dzisiejszej tożsamości narodowej na Ukrainie. I jestem przekonany, że jeśli nie w tej kadencji, to w kolejnych któryś Sejm, oby jak najszybciej uchwali ściganie
takiego kłamstwa wołyńskiego ściganie prawne, żeby kłamcy wołyńscy byli napiętnowani Polsce prawem. I jest to element nie tylko naszej pedagogiki, takiej wewnętrznej higieny. Jest to element naszej odpowiedzialnej polityki historycznej. Bo niestety kłamstwo wołyńskie przez 27 lat kolportowane przez elity III Rzeczpospolitej wpisuje się w haniebną doktrynę Giedroycia, która wydaje haniebne owoce, a która każe nam wymazać połowę polskiej tożsamości, połowę polskiej literatury, połowę polskiej duszy z naszej właśnie tożsamości narodowej. To tak, jak słusznie ktoś powiedział, wyciąć sobie pół mózgu, zapomnieć o Lwowie, o Wilnie, o Kresach. I nie mam tu na myśli jakichś rewindykacji terytorialnych, ale mam na myśli trzy rzeczy. Po pierwsze, pamięć historyczną i prawdę historyczną, między innymi taką, w jakiej dążymy w tych uchwałach, w tych projektach ustaw. Po drugie, troskę o Polaków tam pozostających, którzy zawsze muszą być priorytetem naszej polityki na wschodzie. Wobec Litwy, wobec Białorusi, wobec Ukrainy, w imię solidaryzmu narodowego. I po trzecie wreszcie, właśnie kształtowania, wychowania, kultury i edukacji. Dlatego w tym roku z Jasnej Góry, ze Światowego Kongresu Kresowian poszło wołanie o Muzeum Kresów Wschodnich, o placówkę, która będzie co najmniej równie dobrze finansowana jak Muzeum Żydów Polskich za kilkaset milionów złotych z polskiego budżetu. To jest hańbą, że takiej placówki po ponad ćwierćwieczu suwerennej Polski nie posiadamy. Jest to hańbą dla wszystkich poprzednich rządów, dla całej klasy politycznej III Rzeczpospolitej, że nie ma potężnego Muzeum Kresów Wschodnich dokumentującego połowę naszej tożsamości i historii. Bo brak polskiej świadomości historycznej i tożsamości jest równy brakowi Śląska, Małopolski, Wielkopolski czy Mazowsza. Nie jest się w stanie zrozumieć polskości, jeśli się tego nie dotknie, jeśli się o tym nie uczy w szkole. No i oczywiście mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją absolutnie dla mnie niezrozumiałą, w której dochodzimy wreszcie do uchwały, niestety nie ustawy, i o tą ustawę będziemy dalej walczyć. Będą walczyć środowiska kresowe. Dochodzimy do ustawy, do uchwały, w której jest mowa o ludobójstwie, są wskazani ludobójcy z OUN, z UPA, z SS Galicien, bardzo dobrze. Ta uchwała oczywiście, tak jak uchwała Senatu, wzbudzi ogromny opór, sprzeciw na Ukrainie ze strony kłamców historycznych, ze strony Wiatrowicza, ze strony banderowskiej polityki historycznej, która niestety również na tej sali znajduje swoje odzwierciedlenie, bo każdy, kto mówi o bratobójczym konflikcie w latach 40. na Ukrainie, jest kłamcą historycznym, jest wyznawcą banderowskiej polityki historycznej, nie żadnej innej. Więc dochodzimy do tego momentu, gdzie to i tak spowoduje określoną reakcję na Ukrainie, a mimo to partia rządowa rządząca na to idzie. Mimo to, czyli macie przeciwko sobie środowiska kresowe, które wiedzą, że musiały was zmusić do tej uchwały, do tej ustawy, a po drugie macie przeciwko sobie, też będziecie mieli Ukraińców. Tak, bo oni od lat zapewniani przez polskie władze kolejne, niestety również władze z PiS-u poprzedniej kadencji, kiedy żeście rządzili, czy teraz, o tym, że nie ma problemów, nagle się konfrontują, że jest duży, poważny problem. To jest absolutnie krótkowzroczne. Każdy miesiąc, każdy dzień, w którym Polska nie reaguje na banderyzm na Ukrainie, jest dniem, który pogarsza przyszłe relacje polsko-ukraińskie, bo politykę zagraniczną wobec wszystkich partnerów na całym świecie, w Europie i na całym świecie, trzeba prowadzić w jeden sposób. Spokojny, ale stanowczy, zdecydowany. To jest absolutnie wieczna recepta. Polityka zagraniczna to nie jest kochaj albo rzuć. Tych nienawidzimy, tych kochamy. Nie. Wobec wszystkich realizujemy nasze interesy narodowe w sposób spokojny, ale konsekwentny, stanowczy, zdecydowany. Dziękuję panu posłowi. Szanowni państwo, do pytań zapisało się w tej chwili 17 parlamentarzystów. Jeżeli więcej chętnych nie ma, to zamykam listę osób. Czy jeszcze pan poseł Święcicki? Zamykam listę. No, to bardzo proszę. Czyli panowie posłowie już się zapisali. W takim razie zamykam listę osób zapisanych do pytań. Czas na zadanie pytania wyznaczam 1 minutę i bardzo proszę wszystkich
panie i panów posłów o przestrzeganie czasu. Bardzo proszę, jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Józef Brynkus. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie chciałem w ten sposób zaczynać tych swoich pytań, ale zadam pytanie w ten sposób. Panie pośle Dworczyk, czy panu nie wstyd? Czy panu nie wstyd, używając sformułowania tak zwana krwawa niedziela? To tylko świadczy o tym, jaką uchwałę wy przygotowaliście. Uchwałę, która zawiera nawet błędy stylistyczne. Dlatego się pytam, jakie racje polityczne powodują, że w tej uchwale są takie potworki mówiące o tym, że to była walka bratobójcza. Że w tej uchwale zamieszczacie również pewnego rodzaju manifest polityczny wskazujący na to, czym się kierujecie, proponując i przeforsowując tą uchwałę. To wstyd. Przeczytam tylko pewien fragment, bo większość tych rzeczy przedstawiliśmy jako Kukiz 15 w propozycjach poprawek. Natomiast tu przedstawię tylko jeden fragment. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z Ukrainą walczącą zewnętrzną agresją. Jaki to ma związek z ludobójstwem na Ukrainie? Dziękuję, proszę panie państwa. Pośle. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Barbarę Dziuk. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do procedowania uchwały w sprawie zbrodni wołyńskiej. Dopiero niedawno można mówić otwarcie o ogromnej tragedii ludzkiej. Trzeba, wręcz mamy obowiązek, wspominać o korzeniach rzezi. Była ona pokłosiem II wojny światowej, zasianej w narodach nienawiści i zapatrzenia przywódców ukraińskich w działania niemieckie, a dobitnie obrazuje to cytat jednego z przywódców. Z dniem 1 marca 1940 roku przystępujemy do powstania zbrojnego. Jest to działanie wojskowe i jako takie skierowane jest przeciwko okupantowi. Obecny jednak okupant jest przejściowym. Nie należy więc tracić sił w walce z nim. Właściwy okupant to ten, który nadchodzi z ZSRR. Sprawę polską rozwiążemy tak jak Niemcy z Żydami. Czas na prawdę, czas na zadumę, czas nad wielkim oddaniem hołdu ludziom. A przede wszystkim pamiętajmy o naszej tożsamości, o historii. Cześć ich pamięci. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł i proszę o zabranie głosu pana posła Rafała Webera. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Głosowanie nad tym projektem uchwały, piątkowe głosowanie, będzie naprawdę momentem historycznym i dla Wysokiej Izby przełomowym. Historycznym, ponieważ będzie to takie swoiste zadośćuczynienie wszystkim ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, wszystkim ofiarom tej gigantycznej, bestialskiej zbrodni, wszystkim tym, którzy zostali straceni przez nacjonalistycznych Ukraińców. I wreszcie w końcu, po wielu latach starań, 11 lipca będzie Narodowym Dniem Pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistycznych Ukraińców na obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej. To po pierwsze. Ale po drugie, ważne jest, że w tej uchwale, też po wielu, wielu latach starań, jest to słowo, jest to określenie, które jest odzwierciedleniem prawdy. Że to, co działo się na Wołyniu, to, co działo się w Małopolsce Wschodniej, to ludobójstwo. Dziękuję. I proszę o zabranie głosu pana posła Adama Abramowicza. Panie marszałku, Wysoka Izbo, według szacunków około 10 tysięcy Ukraińców mogło ratować Polaków od okrutnej śmierci, a 2 tysiące zapłaciło za to życiem. Każdy Ukrainiec, który pomagał Polakom, był uznawany przez członków UPA za renegata i mordowany. Zwykle w bardzo okrutny sposób, często z całą rodziną. Na Wołyniu mieliśmy do czynienia z ludobójstwem. Ci Ukraińcy, którzy się na to nie zgadzali i którzy zapłacili lub byli gotowi zapłacić za to życiem, powinni być przez państwo polskie szczególnie uhonorowani.
Do chwili obecnej jedynym projektem uhonorowania ludzi ratujących Polaków, jaki wpłynął do Sejmu, jest projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego zgłoszony w 2013 roku przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten projekt jednak nie doczekał się realizacji. Czy w ślad za ustanowieniem 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UN-UPA na Kresach Wschodnich nie powinno pójść ustalenie tytułu sprawiedliwego i odznaczenia dla sprawiedliwego dla Ukraińców ratujących Polaków? Bardzo dziękuję, panie pośle, i proszę o zabranie głosu panią poseł Elżbietę Borowską. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w tej uchwale jest jeden bardzo ważny fragment o uhonorowaniu osób, które przez wiele lat, uhonorowaniu żołnierzy. Natomiast chciałabym zwrócić też uwagę, że należałoby uhonorować, upamiętnić też osoby, które przez kilkadziesiąt lat walczyły o prawdę. I niektóre z nich jeszcze żyją, mają różny stan zdrowia fizycznego, mają bardzo wiele lat, jak Andrzej Żupański, 95-letni, więc należałoby jak najszybciej powziąć kroki po prostu do tego, żeby w tym momencie te osoby odpowiednio uhonorować. I natomiast jeszcze takie dwie uwagi, słuchając tego, o czym tu dzisiaj mówimy, o tej zbrodni, o ludobójstwie na Wołyniu, nie między innymi UN-UPA, przede wszystkim UN-UPA, ponieważ to są główni sprawcy. I jeżeli chodzi o walkę z Niemcami, to przede wszystkim Ukraińcy więcej współpracowali z Niemcami, niestety, ale to trzeba jasno powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Szramka. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle sprawozdawco, chciałbym zapytać, czy jest pan w stanie wytłumaczyć nam wszystkim w tej Izbie, co było przyczyną tego, że projekty ustaw i uchwał są procedowane dopiero po terminie 11 lipca. Czy może jest pan w posiadaniu informacji, czy któreś z państw sojuszniczych wpływało na decyzję o tym, abyśmy temat ten poruszyli dopiero po szczycie NATO. Dziękuję. Dziękuję i głos zabierze pan poseł Stefan Romecki. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam pytanie do posła sprawozdawcy odnośnie tego, że procedujemy w tej chwili ustanowienie tego święta w formie uchwały, a nie ustawy. Pana tłumaczenie, że święta w Polsce ustanawiane są w drodze uchwał lub ustaw, jest niewystarczające. Prosiłbym o to, żeby z tego miejsca, nie dla państwa posłów tu zgromadzonych, ale dla ludzi zainteresowanych tematem, oglądających transmisję, żeby wytłumaczył pan różnicę między ustanowieniem tego w formie ustawy, a w formie uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu pana posła Wojciecha Bakuna. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pytanie do posła sprawozdawcy oczywiście. Panie pośle, z racji tego, jak pan wie, mieliśmy odnośnie 11 lipca dwa projekty ustaw i jeden projekt uchwały. Pierwszą z ustaw, która była złożona przez Klub Prawo i Sprawiedliwość, była ustawa o ustanowieniu Dnia Męczeństwa Kresowian, nawiązująca do tej samej daty, czyli 11 lipca. Panie pośle, chciałbym zapytać, bo dwa te projekty ustaw, czyli projekt ustawy o męczeństwie kresowian i projekt ustawy klubu Kukiz 15 jest w tej chwili w podkomisji, która zajmuje się tymi projektami. Jaki będzie ich los? Czy Prawo i Sprawiedliwość po uchwaleniu tej uchwały, ustanowieniu tego dnia, uzna te projekty za bezzasadne i nie będziemy ich już dalej procedować, czy jednak będzie dalsza praca, żeby to święto upamiętnić w dokumencie, w ustawie? Dziękuję. Dziękuję. I proszę o zabranie głosu pana posła Lecha Kołakowskiego. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Chciałem zadać dwa krótkie pytania. Jedno dotyczące, jakie działania państwo polskie może podjąć celem upamiętnienia miejsc zbrodni na terytorium państwa Ukrainy. I drugie pytanie, na które poproszę odpowiedź na piśmie. Jaki jest stan prawny nieruchomości majątków po zamordowanych Polakach? Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Kryje.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Uchwała, o której dzisiaj debatujemy, została oceniona przez jednego z moich przedmówców jako jednostronna. Nie sposób zgodzić się z tym stwierdzeniem, bo chociaż przedłożony Sejmowi projekt pokazuje nasz polski punkt widzenia i oceny wydarzeń, do których doszło w latach 43-45 na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, lecz oddaje także hołd nie tylko polskim ofiarom ludobójstwa, ale także pokazuje postawę tych Ukraińców, którzy Polaków ratowali, a także i im oddaje hołd. Najważniejszym skutkiem tej uchwały będzie ustanowienie dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie nazwanie tego, co tam się działo, ludobójstwem. Dobrze, że to Sejm tej kadencji te rzeczy będzie przyjmował i tak te wydarzenia będzie nazywał. Mam pytanie, dlaczego inny był klimat dyskusji nad tym kompromisowym projektem uchwały na komisji, a zmienił się on tak bardzo podczas posiedzenia Sejmu? Dziękuję. Dziękuję i proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Maciejewskiego. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, nic nie jest w porządku. Miała być ustawa, jest uchwała. Miało być przed 11 lipca, jest dzisiaj 20 lipca. Nawet banderyzm ani symbole banderyzmu nie są w Polsce ścigane ustawowo jak faszyzm czy symbole komunistyczne. Czego oczekujemy od Ukraińców? Pytanie do pana posła Michała Dworczyka. Tak się składa, że obaj byliśmy w tym samym czasie w Kijowie i obaj około 15 czerwca spotkaliśmy się z Borysem Tarasiukiem. Minęliśmy się. Nie wiem jak pan, ale ja miałem naciski ze strony pana Borysa Tarasiuka, wpływowego polityka, byłego ministra spraw zagranicznych, aby to polski parlament, broń Boże, nie przyjmował ustawy o zbrodni wołyńskiej, bo to pogorszy relacje z Ukrainą i co więcej, my będziemy wtedy winni. Takie były słowa i to mówił polityk ukraiński, wpływowy polityk ukraiński. Wstyd. Znowu poprawność polityczna wygrała. Dziękuję i proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Cicholską. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Nie ulega wątpliwości, że należy upamiętnić fakt ludobójstwa na Wołyniu. Uważam, iż przyjęcie uchwały spowoduje, że społeczność ukraińska w sposób refleksyjny podejdzie do tak trudnego tematu i nastąpi przybliżenie więzi pomiędzy obydwoma narodami. Mam do pana ministra pytanie. Czy uważa pan, że temat ludobójstwa na Wołyniu powinien być w sposób umiejętny przedstawiony w podręcznikach historii dla młodzieży zarówno polskiej, jak też i ukraińskiej? Dziękuję. Dziękuję i proszę o zabranie głosu pana posła Jacka Kurzępę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, pośle sprawozdawco. Jesteśmy w obszarze wielkiego cierpienia, wielkich emocji, namiętności, nienazwanych i nieodpokutowanych win. Świadkowie i ofiary szczęśliwie ocalałe z rzezi wołyńskiej niosą w sobie traumę tamtych zdarzeń, ich niemy ból i zerwane przez paniczny strach noce odciskają się piętnem wspomnień zła i nieopisanego okrucieństwa na całej ich biografii. Jak im dziś jesteśmy w stanie pomóc? Czy myślimy w ogóle o tym? Dziękuję i proszę o zabranie głosu panią poseł Bernadetę Krynicką. Panie marszałku, tutaj mamy tylko upoważnionego sprawozdawcę, minister pan Dziedziczek nie mógł upoważnić. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Niewątpliwie rzeź wołyńska to jedna z największych tragedii w historii Polski. Do ludobójstwa Polaków przystąpiono na Wołyniu w 1943 roku, a w Małopolsce Wschodniej w 1944. Ukraińscy nacjonaliści w bestialski sposób mordowali polskich obywateli. Brutalność oprawców trudno zrozumieć i opisać. Ona zawsze będzie budzić odrazę. Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć, że w lipcu 2013 roku
posłowie Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota byli przeciwko nazwaniu rzezi wołyńskiej ludobójstwem. Ponadto głosami Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota Sejm odrzucił poprawkę ustanawiającą 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowym. To na pewno był dzień hańby i wstydu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś nadszedł dzień, aby ten błąd rzucający cień na Sejm RP naprawić. I dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Ireneusza Zyska. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze, drodzy przyjaciele, patrioci z Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle sprawozdawco. Dlaczego nie ustawa? Dlaczego nie ustawa? Czym się różnią ludzie, wybaczcie państwo, Wysoka Izbo, czym się różnią ludzie przerżnięci piłą na pół od tych, którym wyrywano paznokcie w katowniach ubeckich? Bo żołnierzy wyklętych czcimy ustawą. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlaczego nie możemy ustanowić ustawy? Kto stoi temu na przeszkodzie? Przyjmijmy ustawę. Ustawa wprowadza przepisy normatywne, które obowiązują wszystkie organy państwa, sądy, wszystkich obywateli. Przepisy ustawy są skuteczne wobec wszystkich. Proszę rząd Rzeczpospolitej i większość rządową o przyjęcie ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ukraińskich Nacjonalistów na Kresach Wschodnich. Proszę też o zmianę daty na późniejszą, bo dla przykładu mnóstwo ofiar, w tym moja kochana ciocia, została zamordowana w roku 1946 w sposób okrutny. A tutaj mamy ograniczenie do roku 1945, więc może nie obywateli II Rzeczpospolitej, ale po prostu obywateli polskich, tylko żeby przesunąć tą datę na rok 1947. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi i proszę o zabranie głosu panią poseł Józefę Szczurek-Żelazkę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Rzeź wołyńska do niedawna była nieznaną kartą historii. Mylona była też z innymi wydarzeniami II wojny światowej. Ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa ma na celu przywrócenie zbiorowej pamięci o masowych ofiarach z Wołynia i wschodniej Małopolski. Ma to ułatwić proces zrozumienia zbrodni i proces pojednania. Strona ukraińska często określa mordy na Polakach mianem wydarzeń wołyńskim. Polska nazywa wprost zbrodnią wołyńską. Jeżeli wyrośnie pokolenie Ukraińców, którzy będą uważali za bohaterów osoby, które były zaangażowane w przeprowadzenie ludobójstwa na Polakach, to porozumienie między tymi pokoleniami będzie niemożliwe. Na gloryfikacji zła i na kłamstwie nie można zbudować niczego dobrego. Działania mające na celu godne upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu mają na celu oddanie hołdu ofiarom, aby każdy zamordowany był upamiętniony. Dlatego ważne jest podejmowanie działań mających na celu odkłamanie historii, podejmowanie działań w celu rzetelnego ukazania prawdy historycznej o tych wydarzeniach i aby te fakty znalazły się w podręcznikach historii. Dziękuję pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Sylwestra Chruszcza. Panie marszałku, Wysoka Izbo, jako klub Kukiz 15 złożyliśmy poprawkę, która się odnosi do określenia tego, co się działo na naszych Kresach jako walki bratobójcze. Panie ministrze, czy uważa pan to za odpowiednie określenie? Przecież każde polskie dziecko w Polsce kiedyś wiedziało, że był Katyń, że było Powstanie Warszawskie. I dzisiaj w naszych polskich domach my wszyscy wiemy, że to była rzeź i to nie były walki bratobójcze. I pan, myślę, że w sercu tak naprawdę wie o tym. W naszych rodzinach kresowych my mamy wielką zadrę. I proszę mi wierzyć, z przekazu dziadków naszych rodzin, wiemy, że to nie były walki bratobójcze. W naszych rodzinach także byli Ukraińcy. Moja prababcia była Ukrainką. Myśmy z nimi żyli. Myśmy z nimi nie walczyli. I tak jak dzisiaj walczymy z sowieckim komunizmem, z niemieckim nazizmem, także dzisiaj my jako Polacy musimy walczyć z odradzającym się neonazizmem na Ukrainie. A wpisywanie i mówienie o bratobójczych walkach to jest wpisanie się właśnie w tą neonazistowską retorykę. Dziękuję panu posłowi i proszę o zabranie głosu pana posła Marcina Święcickiego.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem podkreślić, że dla upamiętnienia tych potwornych zbrodni no, konieczne jest po pierwsze ustalenie wszystkich tych miejsc, w których one się dokonały. Bardzo wiele miejscowości w ogóle nie ma tam żadnego śladu, że tam kiedyś żyli, mieszkali Polacy i w jaki sposób zostali pomordowani. Jest konieczne zrobienie ekshumacji, pochówków, zrobienie odpowiednich tablic, może pomników w jakichś miejscach, sporządzenie list tych wszystkich ofiar, co wymaga, to byłoby niezwykle zmudną i długą pracą. I we wszystkich tych sprawach, tak jak tu zresztą Państwo mówili, no, współpraca Ukraińców i to, żeby to robić wspólnie, żeby oni się do tego również przyłożyli, byłaby cenną rzeczą, potrzebną i wartościową. Otóż ja się zastanawiam, panie sprawozdawco, mam pana takie pytanie. Czy słowo ludobójstwo, które nie kwestionuje tego słowa i prokuratorzy, którzy stosują kodeksy, mają pełne prawo je stosować w swoich śledztwach, w swoich dochodzeniach, to jest inna kwalifikacja, to nie ma przedawnienia, wtedy są inne aspekty z tym związane. Ale myśmy tradycyjnie używali na to rzeź wołyńska. Czy jeśli to jedno słowo, ludobójstwo, ze względu na tą świadomość Ukraińców, jeśli ono miałoby wysadzić w powietrze tą całą współpracę z Ukraińcami, czy rzeczywiście jest pan pewny, że używając tego słowa my pozyskamy tę współpracę, czy wysadzimy tę wielką pracę nad upamiętnieniem ofiar, która jest tak potrzebna, czy my jej po prostu... Bardzo proszę, panowie posłowie. Panie pośle, przepraszam. Nie będzie kontrproduktywne, panie... Panowie posłowie, bardzo proszę o zachowanie powagi. Natomiast, panie pośle, czas minął. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Masłowski. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to bardzo cieszy. Po 21, można powiedzieć, zwykłe sprawozdanie komisji, a tyle osób na sali. Ja wiem dlaczego. Dlatego, że dobrze wiecie, że nasza ustawa o upamiętnieniu ofiar ludobójstwa była dobra i chcielibyście za nią zagłosować, ale nie wyszło. Dyscyplina partyjna, ale do pytania. Mam pytanie do posła sprawozdawcy. Dlaczego w tej uchwale tak mała część, niewielka część dotyczy upamiętnienia ofiar ludobójstwa, a znaczna część tej uchwały jest tłumaczeniem, usprawiedliwianiem się przed stroną ukraińską, dlaczego chcemy tego upamiętnienia. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pytania były kierowane zarówno do ministra, jak i do posła sprawozdawcy. W imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pytanie odpowie sekretarz stanu w tymże ministerstwie, pan minister Jan Dziedziczak. MSZ-cie, przepraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Zanim przejdę do pytań, pozwolę sobie na kilka zdań wypowiedzi ogólnej, generalnej. Chcę zaznaczyć, że nasz rząd chce budować dobre relacje z Ukrainą. Bardzo liczymy na dobre relacje z Ukrainą, na wspólne działania. Jesteśmy razem od 1000 lat, graniczymy ze sobą. Mamy w wielu miejscach te same interesy polityczne, geopolityczne. Liczymy na relacje handlowe. Liczymy na bardzo dobre sąsiedzkie relacje. Nasze relacje, tu wspominana jest ten okres 27 lat. Ja może wspomnę o tym, co stało się 25 lat temu. Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległą Ukrainę. To głos z Polski sprawił, że Ukraina została uznana jako niepodległy kraj. Dopiero później inne kraje na świecie po kolei niepodległą Ukrainę uznawały. To jest ważny moment, o którym musimy powiedzieć, świadczący o dużej życzliwości państwa polskiego wobec Ukrainy. Polacy byli z Ukrainą w trudnych chwilach tego ćwierćwiecza i 10 lat temu, i 11 lat temu, i również przed 2 laty w trudnych chwilach byliśmy razem z Ukraińcami. Dodajmy, że za wolną Ukrainę, za niepodległą Ukrainę, także teraz, także w tej chwili ginie wielu Polaków z obywatelstwem ukraińskim, którzy tam mieszkają. Dlatego naszą politykę wobec Ukrainy można by ująć w jednym zdaniu. Tak dla Ukrainy niebiesko-żółtej, nie dla Ukrainy czarno-czerwonej.
To było ludobójstwo i to ludobójstwo było tak wielką zbrodnią, że trzeba ją rozliczyć, że trzeba powiedzieć w końcu o tym prawdę po to, żeby móc budować dobre relacje. My traktujemy to jako inwestycję w przyszłość, bo zadajmy sobie pytanie, co będzie za 10 lat? Tutaj były pytania dotyczące edukacji, później jeszcze się do nich odniosę, ale co będzie za 10-20 lat, jeśli dzisiaj państwo ukraińskie będzie wychowywać młode pokolenia w kulcie banderyzmu, jeśli będzie ukazywać postacie takie jak Bandera jako nieskazitelne przykłady do naśladowania bohaterowie Ukrainy. Czy relacje między naszymi krajami w wyniku wychowania kolejnych pokoleń w tym kulcie będą takie, jak byśmy chcieli? Czy relacje między naszymi społeczeństwami będą takie, jak byśmy tego oczekiwali, jakbyśmy sobie marzyli? Nie. Będą z tym kłopoty i każdy, kto analizuje choćby życiorys Stefana Bandery, doskonale o tym wie. Dlatego my zwracamy się do bliskiego nam państwa ukraińskiego, żeby powstrzymywało tego typu politykę. Politykę kultu banderowców, OUN-UPA, to po prostu nie sprzyja takim relacjom, jakich byśmy oczekiwali. Szanowni Państwo, chcę tu zaznaczyć to, co jest dla nas najważniejsze. Budujmy przyszłość na prawdzie. I ta Państwa inicjatywa, inicjatywa Parlamentu jest ku temu na pewno krokiem. Jeśli mogę przejść do pytań, to pozwolę sobie te kilka pytań Państwu, na te kilka pytań Państwa odpowiedzieć, pytań kierowanych bezpośrednio do rządu. Pan poseł Abramowicz pytał o odznaczenie dla Ukraińców ratujących Polaków. Chcę powiedzieć, że to jest znakomita inicjatywa i coś takiego powinno być. Bardzo doceniamy tych, którzy ratowali, narażając swoje życie, życie swoich bliskich, często tracąc to życie swoich braci Polaków. I to na pewno powinno być ze strony naszego państwa uczczone. I to jest ta piękna tradycja, szlachetna, piękna tradycja, tradycja właśnie oparta o wartości, na wartościach chrześcijańskich, europejskich, czyli tych, do których Ukraina zmierza. To powinna być tradycja, do której zachęcamy, żeby nasi sąsiedzi budowali swoją tożsamość. Znacznie lepsza niż ta czarno-czerwona. Pan poseł Kołakowski pytał o miejsce upamiętnień poległych w ludobójstwie i my dołożymy wszelkich starań, żeby te miejsca były należycie upamiętnione. Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Anny Cicholskiej, pani poseł pytała o podręczniki, o, rozumiem, cały program, już pozwolę sobie tak rozwinąć to pytanie, program edukacyjny dotyczący tych strasznych zdarzeń, dotyczący tego ludobójstwa, to oczywiście mojej prywatnej opinii, ale jeśli chodzi o zakres naszych obowiązków, to oczywiście to powinno się znaleźć w naszych podręcznikach i mamy nadzieję, że też prawda znajdzie się w podręcznikach naszych sąsiadów. Pan poseł Zyska pytał, ustawa, uchwała, ale no, drodzy Państwo, to nie jest pytanie do rządu, tylko do Państwa, do Parlamentu. Pan poseł Chruszcz pytał o kwestię nazewnictwa. No, mi się wydaje, że sformułowanie bratobójcze to jest sformułowanie bardzo trafne, bo oddaje pewne relacje między naszymi narodami. Między naszymi narodami, ale ja bym to raczej sformułował jako to, co się stało, jako bratobójcze ludobójstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi i proszę o zabranie głosu posła sprawozdawcę, pana posła Michała Dworczyka. Panie marszałku, panie ministrze,
Wysoka Izbo. Chciałbym odpowiedzieć na te pytania, które udało mi się zapisać. Pierwsze wystąpienie pana posła Święcickiego. Mówił pan poseł o wspólnych apelach o przebaczenie. Odnosił się pan też do listu biskupów niemieckich. Wspólne apele o przebaczenie. Do tego słynnego stwierdzenia, tak, wybaczamy i prosimy o wybaczenie, parę osób się odnosiło. Proszę państwa, no problem polega na tym, oczywiście to jest bardzo szlachetne i powinniśmy zabiegać o pojednanie. Tego nie kwestionuje nikt. Ale problem polega na tym, że te słowa, jeżeli nie są wypełnione treścią, to one są puste. To one poza walorem takim, że ładnie brzmią, nie niosą nic pozytywnego. A jeżeli słyszymy od polityków ukraińskich, że chcemy pojednania, że żałują ofiar tamtych wydarzeń, natomiast na drugi dzień obserwujemy ich w telewizji, jak są obecni przy odsłonięciu kolejnego pomnika Bandery albo ulicy Romana Szuchewycza. Jak widzimy, jak grecko-katolickie duchowieństwo bierze w tym udział, to trudno uznać, że to jest szczere. To trudno uznać, że rzeczywiście to jest ta droga, która zmierza ku prawdziwemu pojednaniu, a nie pustym deklaracjom. To prawda, że mało osób wie o tym, co naprawdę się wydarzyło na Wołyniu. To prawda, że mało osób wie, jaka była prawdziwa rola organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest prowadzona zakłamana polityka historyczna przez państwo ukraińskie. Dlatego, że główni ideolodzy, którzy pracują w Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej, oszukują naród. To znaczy przedstawiają wykrzywiony obraz UPA i OUN-u, pomijając skrzętnie ludobójstwo, którego winne są obie te organizacje. I mówią rzeczywiście o tym, co było po 1945 roku. A po 1945 roku te formacje rzeczywiście walczyły z Sowietami. Problem polega tylko na tym, i może pan zweryfikować to u jednego z najlepszych historyków, którzy się zajmują tą problematyką, Grzegorza Motyki, że nie ma nowych oddziałów UPA. Oczywiście byli nowi rekruci. Byli 17-latkowie, którzy na początku lat 50. w Karpatach ginęli walcząc z Sowietami. Ale Roman Szuchewycz do 50. roku funkcjonował w tych strukturach. Ale inni dowódcy upowscy tak samo funkcjonowali. Także nie da się tego rozdzielić. I pan przecież, panie pośle, no chyba też to rozumie, więc jestem trochę zaskoczony pana zdziwieniem w tej sprawie. Oczywiście, że trzeba docenić gest pana prezydenta Poroszenki. Bardzo dobrze, że pan prezydent złożył kwiaty, oddał hołd. No, tylko tak jak powiedziałem, poprzedniego dnia władze w Kijowie jedną z głównych ulic, moskiewską, przemianowały właśnie na Stepana Bandery. Prawda? A jak wiemy, na Ukrainie no, władza pana prezydenta jest dosyć szeroka. I teraz trzeba traktować ten gest, o którym pan powiedział, jako dobry prognostyk na przyszłość. Ale nie można zamykać oczu na to, co się dzieje dookoła. Propozycje oświadczenia, które przesłała pani przewodnicząca Syroid i pan poseł Tarasiuk, zostały rozesłane wszystkim członkom grupy bilateralnej i chyba zgromadzenia, choć tego nie wiem, ale grupy bilateralnej na pewno. No nie procedowaliśmy tego, dlatego że ten tekst w naszym przekonaniu, myślę tutaj o marszałku Terleckim i mnie jako przewodniczącym grupy, no jakby nic nie wnosił do relacji polsko-ukraińskich. Było to zupełnie coś innego niż to, co próbujemy teraz zrobić, czyli oddać hołd ofiarom, tak, i nazwać te zbrodnie po imieniu. Nie wiem, czy to pan poseł, wydaje mi się, że tak, odnosił też się do wypowiedzi Jana Pawła II. A, to już pan poseł, tak, Meysztowicz, tak, przepraszam. Oczywiście ma pan poseł rację, że Jan Paweł o to apelował, ale
Ja naprawdę byłbym ostrożny w takim selektywnym traktowaniu słów świętego Jana Pawła II, ponieważ Jan Paweł II we Lwowie mówił również: niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, żeby razem budować przyszłość. A dzisiaj niestety Ukraina stawia wyżej to, co dzieli, dlatego że mordercy polskiej ludności cywilnej dzielą, a nie łączą Polaków i Ukraińców. No, teraz przejdźmy do tego, co było przez pan poseł Bakun, o tym mówił, ale też inni panie posłanki, panowie posłowie mówili o tym, więc ja odniosę się do tego zbiorowo. Uchwała, ustawa. Dlaczego tak się stało, że nie zdążyliśmy? No bo nie zdążyliśmy i to jest rzeczywiście coś, za co trzeba się uderzyć w piersi. Ale powiem panu tak, cieszę się, że to uśmiech na pana ustach wywołuje. Ja się z tego nie potrafię śmiać. Powiem tak, to jest wina, proszę? Rozumiem. To jest, myślę, że wina wielu osób, panie pośle, bo tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, jak złożyliśmy 10 lutego projekt ustawy, to nikt z państwa nie zgłosił się do nas, żeby rozmawiać o tym, co jest nie tak w tej ustawie, tylko stwierdziliście, że będziemy się ścigać. A potem pojawiły się kolejne projekty. No i to ściganie doprowadziło do tego, do czego doprowadziły. To a propos tego, czy zdążyliśmy, czy nie zdążyliśmy. Czym się różni ustawa od uchwały? I czy to, że przyjmujemy uchwałą, bo w Polsce, jak wiemy, możemy i ustawą, i uchwałą przyjąć święto, ustanowić święto. Sejm ma takie prawo, Senat nie, Sejm ma takie prawo. I muszę powiedzieć tak, pan uważa, że w jakiś sposób markowany hołd, pan użył takiego określenia, że w jakiś sposób, rozumiem, deprecjonujemy ofiary ludobójstwa, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści. Czy uważa pan, że markowanym hołdem było przyjęcie przez Sejm uchwały, która ustanowiła Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych? Czy uważa pan, że tak samo zostali źle potraktowani Sybiracy, którzy mają swoje święto ustanowione uchwałą? Czy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który został również ustanowiony uchwałą? Bo ja rozumiem, że pan czułby się usatysfakcjonowany, gdyby to była ustawa, dlatego że ustawą były tak ważne święta ustanowione, jak na przykład Dzień Pracownika Socjalnego. Albo na przykład Dzień Skarbowości. Ja mógłbym wyliczyć jeszcze trochę takich świąt. Ja myślę, że najistotniejsze jest, proszę państwa, jak my oraz państwo polskie będziemy to święto celebrowali, obchodzili. Czy rzeczywiście będziemy chcieli robić z tego cyrk i ścigać się na to, kto jest większym patriotą, czy rzeczywiście będziemy chcieli oddawać hołd tym ludziom? Teraz pan poseł Meysztowicz mówił o tym, że odnosił się do pojednania polsko-niemieckiego. No tak, i to jest dobry przykład. Kłopot polega na tym, że odniesienie tego do procesu pojednania polsko-ukraińskiego jest nieco chybiony, ponieważ no, gdyby w Niemczech były stawiane pomniki doktora Mengele albo innych zbrodniarzy hitlerowskich, wtedy pewnie inaczej by się potoczyło pojednanie polsko-niemieckie. W związku z tym tego porównywać nie można. Teraz też chyba pan poseł odnosił się do tego, do listów podpisywanych i pism podpisywanych przez zwierzchników kościoła, również grecko-katolickiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że znowu mamy ten dysonans, gdzie z jednej strony czytamy piękne słowa, z drugiej strony grecko-katolickie duchowieństwo uczestniczy praktycznie w każdej uroczystości, gdzie są gloryfikowani mordercy. Pan poseł Zyska mówił o tym, że okres objęty tym świętem, czy o którym mówimy w uchwale, powinien obejmować lata 39-47.
No więc tu jest tak, zgadza się oczywiście, ma pan rację, te mordy zaczęły się w 1939 roku i skończyły się w 1947 roku. Natomiast tekst tej uchwały był konsultowany z historykami Instytutu Pamięci Narodowej. I oni powiedzieli jednoznacznie, że jeżeli chodzi o kwalifikację ludobójstwa, to ta kwalifikacja dotyczy wydarzeń z lat 1943-1945, nie negując tego, że te mordy zaczęły się w 1939 roku i trwały do 1947. W związku z tym dlatego przyjęliśmy taką datację. Jeśli chodzi o penalizację albo kłamstwo wołyńskie, no panie pośle, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby pan złożył taki wniosek, projekt nowelizacji prawa karnego albo jakiejkolwiek innej ustawy, albo podjął inicjatywę ustawodawczą, no to jakby ma się nijak do projektu uchwały, ale tak samo do projektu ustaw, dlatego że w żadnej z tych dwóch ustaw, o których dzisiaj mówimy również, nie było projektu penalizacji symboliki banderowskiej. Więc tutaj pan poseł Winnicki występował, którego już niestety nie ma na tej sali, mówiąc o tym, jak tutaj poparcie Kresowian, których jest dużo, sugerując, że to się jakoś przełoży na poparcie. No, ja nie chcę w ogóle komentować takiego podchodzenia, bo no, dla mnie to wygląda na jakąś instrumentalizację tego zagadnienia. My się kierujemy tutaj nie liczeniem poparcia, a jakąś uczciwością elementarną. Poseł Brynkus miał zastrzeżenia do tekstu. Panie pośle, pytanie jest proste. Gdzie pan był w czasie prac komisji? Bo teraz pan, no ja rozumiem, miał pan inne ważne sprawy, w związku z tym nie było pana, ale jest czas na składanie poprawek, teraz może pan te poprawki złożyć. W czasie prac komisji pana nie widziałem. Nie wiem więc, czy ta wypowiedź to jest cynizm, czy coś innego. Pan poseł Szeramka, dlaczego... Aha, to tu już, przepraszam, to odpowiedziałem na to pytanie. A, pan poseł Bakun pytał z kolei, co dalej z ustawami. Jeśli chodzi o ustawy, to one są, jak pan wie, w podkomisjach i posiedzenie podkomisji jest zwołane na piątek. Jeśli pan chce zweryfikować, czy nie jest pan oszukiwany, to niech pan zapyta swojego kolegę klubowego, posła Jakubiaka, z którym dzisiaj o tym przed południem rozmawiałem. W związku z tym to nie jest odpowiedź na pana pytanie i nie jest akcja wywołana teraz, dlatego że chcemy coś ukryć, przesunąć czy nie wiem, schować, tylko dlatego, że no po prostu taki był termin i odpowiadam panu, w piątek po południu będzie posiedzenie podkomisji. Poseł Maciejewski mówił coś o tym, że ulegamy, rozumiem, naciskom pana Tarasiuka. No przepraszam panie pośle, ale ja rozmawiałem oczywiście z panem Tarasiukiem, natomiast to są jakieś bzdury. Jeśli chodzi o kwestię tego określenia bratobójcze, tak jak ja zrozumiałem, bo to była poprawka, o ile pamiętam, pana posła Święcickiego, to ja to rozumiem podobnie jak minister Dziedziczak, że nie jest to relatywizacja czy próba opisywania tych wydarzeń jako konflikt, tylko opisanie faktu takiego, że Polacy i Ukraińcy na tych terenach żyli razem od wieków. I w tym momencie było to tym bardziej bolesne, że sąsiedzi mordowali sąsiadów. I teraz mam jeszcze, to były moje odpowiedzi. Aha, pan poseł Święcicki nie może, czy się nie boję, że użycie określenia ludobójstwo doprowadzi do tego, że zostanie zachwiany proces, tak, współpracy polsko-ukraińskiej. Tak zrozumiałem to pytanie. Panie pośle, no ja uważam, że nie możemy być zakładnikami żadnych ideologów, również ideologów ukraińskich, to znaczy no nie możemy dać się szantażować tym, że jeżeli powiemy prawdę, to ktoś tam coś nam zrobi. Teraz tak, pan poseł Masłowski mówił, że są zachwiane proporcje w tej uchwale, że jest więcej jakiegoś tłumaczenia się i usprawiedliwiania niż oddawanie hołdu.
Więc ja tak nie uważam. Też szkoda, że pan nie był na posiedzeniu komisji i nie zabrał wtedy głosu, jeśli pan uważał, że ten tekst jest niewłaściwy. A jeśli pan był, czy jeśli pan teraz składa poprawkę, no to bardzo proszę. Ja tak nie uważam, żeby tam były zachwiane proporcje. I teraz tak, jest to powiedziałem jako poseł, a teraz mówię to jako człowiek. Ja wierzę w intencje. Widzi pan różnicę? Tak, odkładam. Odkładam, proszę pana, no dobrze, może pan się podśmiewać, ale to jest głównie do pana to, co powiem, panie pośle. Ja zakładam, że większość z państwa ma dobre intencje. Pan pytał się, czy mi nie jest wstyd. Pan sugerował, jaki ja mam stosunek do kresów i ofiar ludobójstwa. No więc ja powiem tak, mi nie jest wstyd, dlatego że ja od początku lat 90. najpierw jako harcerz, a potem jako działacz różnych organizacji staram się pomagać tym ludziom i zjeździłem kresy pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej. Chętnie będę rozmawiał z tymi, którzy byli jakby z darami, żywnością, książkami, podręcznikami, czy znajdzie się osoba, która była w większej liczby miejsc. Nie widziałem większości osób, które są na tej sali. Natomiast, więc rozumiem, że u części grają emocje, ale niektóre sugestie uważam, że są po prostu sugestiami poniżej pasa i świadczą o cynizmie i chęci wykorzystania tej sprawy instrumentalnie. A panie pośle, panu, jeżeli jeszcze raz pan będzie sugerował, że mam zły stosunek do kresów albo jakiś pogardliwy wobec ofiar, to dam panu po prostu w twarz. Czekam. Dziękuję bardzo. Czekam. Panowie posłowie, pan poczeka, proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę. Wywołuje marszałek prowadzący obrady posłów do głosu, to po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, tym naszym dzisiejszym obradom przysługują się, jestem o tym przekonany, ofiary, członkowie rodzin ofiar tej ludobójczej zbrodni, jaka miała miejsce na Wołyniu. I przez szacunek, bardzo to proszę, panów, którzy zgłosili się do głosu w trybie sprostowania, przez szacunek do tych ofiar, do członków rodzin tych ofiar i przez szacunek do Wysokiej Izby. Proszę, aby było to sprostowanie, a nie awantura. Proszę o zabranie głosu pana posła Wojciecha Bakuna. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Minuta na sprostowanie. Dziękuję. Panie pośle, cynizmem jest zarzucanie nam ściganie się w patriotyzmie, ściganie się w tym, kto złoży projekt ustawy. Faktycznie przyznaję rację. Projekt Prawa i Sprawiedliwości był pierwszy. Był on złożony już w lutym. Trafił bodajże 24 lub 26 lutego do podkomisji, która została powołana specjalnie w tym celu. Natomiast przypominam, chcieliście wtedy uchwalenia 11 lipca, ustanowienia 11 lipca jako Dnia Męczeństwa Kresowian. To myśmy złożyli projekt ustawy prostujący to i nazywający rzecz tak, jak wy ją nazywacie w tej chwili w uchwale. To wy cynicznie podchodzicie do tego, że dacie środowiskom kresowym ustawę, ale bez ludobójstwa, albo ludobójstwo, ale bez ustawy. Dziękuję panu posłowi. To jest wasz cynizm, a nie nasz i nie było naszą intencją ściganie się. Dziękuję panu posłowi. I zanim poproszę o zabranie głosu pana posła Józefa Brynkusa, to jeszcze raz ponowię swoją prośbę. Nie jest sprostowaniem mówienie my, wy. Proszę o sprostowanie. Bardzo proszę pana posła Józefa Brynkusa. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rzeczywiście zarówno temat, jak też po prostu powaga tej Izby sprawia, że nie będę się odnosił do wypowiedzi, ostatniego fragmentu wypowiedzi pana posła Dworczyka. Odniosę się tylko do kwestii merytorycznych. Panie pośle Dworczyk,
procedowałem, byłem uczestnikiem tych wszystkich spotkań wtedy, kiedy mogłem. Nie jestem członkiem żadnych z tych komisji, które formalnie zajmowały się tą sprawą. W dniu wczorajszym o godzinie 15 ze względu na przeniesiony porządek obrad odbywała się debata na temat IPN-u, w której przedstawiałem stanowisko klubu Kukiz 15. Z tego powodu nie mogłem być na tym posiedzeniu komisji. Bardzo chętnie, mimo tego, że uważam, że powinna być przyjęta ustawa, będę uczestniczył nawet w tym momencie w pracach mających na celu poprawienie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu uchwały poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za granicą w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 679.